nadszedł dzień wytestowania naszego nowego nabytku, jakim jest włóka. Przypomnę, że szerokość robocza włóki to 4 metry. Włóka jest rozkładana na dwa siłowniki. Cztery rzędy tych rapek. Także zobaczymy, jak to będzie wszystko szło. Włóka już była, szczerze mówiąc, używana. Była sprzęgnięta z ciągnikiem SAM 75-konnym, SAM Explorer. Kiedyś oglądałem taki film, w którym ktoś, autor mówił, że nie za bardzo te włóki nadają się do ciągników zachodnich, ale tam idealnie współpracowała. Natomiast do Ursusa, no, bardzo blisko tu jest z tych błotników, a przy podniesieniu, co zaraz zrobimy, to już w ogóle. No ale na razie widzę, że da się robić. Zobaczymy, jak to będzie szło. Włókowana będzie łąka. Trochę będziemy równać po dzikach. Trochę takiej starej trawy, co już nie było zbyt wiele, ale żeby to wszystko trochę potwierać, zobaczymy, jak to będzie szło. Także maszyna podpięta. Teraz będziemy składać, zobaczymy, jak się sprawować ten sprzęt do użytkowania. Dobra. Zobaczymy, jak to wygląda. Tak jak mówiłem, wieżyczka jest dosyć blisko kół. Co najlepiej widać tutaj w tym miejscu. No jeszcze nie jest do końca podniesione. Bo... tutaj jest skręcona na odciągach, żeby jej nie bujało na boki, bo w przypadku, kiedy bardzo by bujało, to będzie walić po prostu o błotnik, no nie? Zobaczymy, jak to działa. Teraz już najlepiej widać, jak to jest blisko. Będzie miała duże ruchy na boki. Będzie nam napierdzielać w błotnik. Tak to wygląda. Że na odciągach musi być dosyć napięte. Zobaczymy, jak to będzie szło. Jedziemy w takim razie.